na Szarbinowym. Może w porównaniu do wczoraj już jest zburzone. Lekkie chmurki się pojawiają. Jedziemy w tamtym kierunku. Ale jest ładnie. Dzisiejszy odcinek sponsoruje słowo jedziemy dalej. Pojedziemy dalej. Idziemy tam. Ale tutaj jest ciekawa rzecz. Broni nas od atomu. Broni od atomu. Turystyka tak, atom nie. Nie elektrownie atomowej. Z tego co rozumiem, to tutaj w tych okolicach ma powstać elektrownia atomowa. Jedno z paru miejsc wytycznych. Myślę, że to jest zły pomysł, żeby to tutaj powstało. Generalnie atom jest no niebezpieczny, każdy o tym wie. Tylko że w tym momencie jesteśmy uzależnieni od Rosji i od Niemiec, tak? Od Rosji gazowo, od Niemiec prądowo, wodowo. Tak naprawdę musimy jakieś mieć alternatywne źródło energii. To znaczy mamy węgiel kamienny, ale Unia się pluje, że środowisko zatrułamy. Tak naprawdę węgiel zawsze był i zawsze będzie, no dopóki się nie wyczerpie, a za parę dziesięć lat się pewnie wyczerpią wszystkie złoża. To ja wszystko uważam, że należałoby to wykorzystywać. Jedziemy dalej. Nie chcę, żebyśmy byli uzależnieni od Rosji, od Niemiec. Tak jak obecnie. Dlatego atom być może i jest potrzebny. Tylko trzeba znaleźć atom, elektrownię atomową, która będzie energię tworzyć. Tylko trzeba znaleźć naprawdę dobre miejsce. Nie przeszkadzającej turystyce. Na pewno Szarbinowo nie należy do takich miejsc. To jest ładne miejsce. Szarbinowo, Mielno to okolice nie. Może gdzieś indziej. Elektrownia, dlaczego gadam? Elektrownia, chciałem powiedzieć. Latarnia morska w gąskach. Już kiedyś to wspominałem, że mnie to śmieszy. Te wszystkie parawaniki z PRL-u. Po co to wszystko? Po co to? No? Przed kim się chronicie? Przed wiatrem?